wszystkim! Dzisiaj otwieramy paczkę! Mamy paczuszkę dzisiaj ze sklepu, który się nazywa Na Sushi. Czyli jak się domyślacie, sprzedają tam rzeczy, żeby zrobić sushi. Więc wybrałam kilka przekąsek, bo też tam mają koreańskie, japońskie i jeszcze jakieś przekąski takie azjatyckie. I też kupiłam rzeczy, żeby zrobić sushi, bo będę robić sushi. Okay. To zaczniemy najpierw od tych rzeczy, których testować nie będę, czyli nie przekąsek. Kupiłam sos sojowy, jasny. Bo mi się kończy, więc musiałam kupić, uzupełnić zapasy. Kupiłam też taki ocet, taką zaprawę z octem do ryżu, jak się ryż gotuje na sushi, albo na inne takie dania japońskie, to się trochę tego wlewa. Zobaczymy, czy będzie fajne, bo nie wiem, w sumie. Cooking for sushi rice. I można do sałatek też to wlewać. Okej. Pasta wasabi. Jest ostre, nie jedzcie samego. Jakiś czas temu, jak kupowałam z Japonii Centralnej, to brałam curry kukumaro bodajże firmy, a tu jest golden curry. Też jest średnio ostre i też jest dobre. Taka baza do sosu. Bardzo fajna. Tofu naturalne. Glony łakane. To jest sprytna instrukcja, że trzeba zalać je wodą. I one w wodzie pęcznieją, bo one są wysuszone. One w wodzie pęcznieją i urosną. I można wsadzić sobie do zupy, sałatki albo innego czegoś. I lubię je. Zupy miso są fajne. Ale ogólnie taka sałatka z samych tych wodorostów też jest dobra. Tam jakieś tofu wrzucić i nie wiem, sezam. Mleczko kokosowe. Ono mnie kusi, bo wygląda jak taki soczek. Żeby jak wsadzić sołomkę, tak mnie kusi, ale tego nie zrobię. Zieloną herbatkę sypaną, sencia. Sencia jest dobra, jest delikatna. Jak się nie znacie na zielonych herbatach, to sencia dla początkujących jest fajna. Bo nie ma mocnego bardzo smaku, tylko taka przyjemna. Kupiłam też śmieszny dynk. Śmieszny dynk. Kupiłam... tutaj to jest instrukcja. To jest nie ramka, jak to się nazywa? Foremka, żeby zrobić rolki sushi. Bo... nie robiłam, znaczy ryżu i wodorostów nori nie kupowałam, bo mam w domu. Ale tu jest instrukcja, jak to zrobić. Tu mamy instrukcję, jak to zrobić, że trzeba tam władować ryż, rzeczy i w ogóle. I docisnąć, i zawinąć. Nie wiem, będę testować. Takie coś. Takie jest... takie o. I tutaj jest taka... aha, żeby to wypchnąć. Nie wiem. Filozofia. Mam tylko w domu foremkę do onigiri i ona jest bardzo prosta w użyciu. Także zobaczymy. Nie wiem. Ułatwię sobie życie. Czy chcecie zobaczyć, jak gotuję? Jak tak, to mi dajcie znać. Dobrze. To były rzeczy do gotowania, których nie będę teraz próbować. I mamy jeszcze kubkę rzeczy, które będę otwierać i będziemy próbować. Kubkę. Zaczniemy od... nie, zaczniemy od tego. Zaczniemy od tego. To są chipsy takie z wodorostów, takich prężonych. I one są w tempurze. Kiedyś je jadłam, kiedyś kupiłam przez przypadek jakieś super mega ostre i myślałam, że ukrę. A te są chyba łagodne. Pachną jak tempura wodorostów. Okej, wyglądają tak. Dobra. No ogólnie są fajne, nie są ostre, są łagodne, ale są fajnie doprawione. Lekko takie fane i no chrupiące mocno. I tempura też fajna, taka... nie wiem, no są dobre, mi smakują. Jak ktoś lubi wodorosty, to mu przypasują na pewno. Na pewno smakują lepiej niż te, co ostatnio były. Takie były z wodorostami coś. To smaku nori? Coś było z wodorostami. No i coś mówiłam o tym, że smakują podobnie.
To były chyba te chipsy od Kalbi. To one smakują tak. Nie wiem, ale te są fajne. Chrupki numer dwa. Mamy jakieś takie, chyba koreańskie też są. Miodowe chipsy, miodowo-jabłkowe. Jest napisane z tyłu. Honey, coś tam, wyglądają tak. Opakowanie nie kupię. Tu są słodkie, w sensie one są miodem oblane. Nie wiem, czy tu ma być jabłko. Mają taki posmak, ale taki dla mnie nieprzyjemny. Dziwny. Nie znasz się. Znaczy one są bardzo dobre, ale... Ten posmak jabłkowy jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jest posmak jabłkowy w curry. Czego nie ma. Dokładnie, no w sensie jest pokazane, że jest, ale go nie ma. Tych fanką nie jest, chyba, tak. Te ostatnie, co były, te sweet potato, to były lepsze, mam wrażenie, niż te. Ale też są dobre, to są do tej samej firmy nawet. Teraz mamy jakieś takie orzeszki w kokosowej, po tej... Skorupce. Skorupce, no. Orzeszki w kokosowej skorupce, nie wiem. Myślałam, że to przyjdzie dużo mniejsza, to taka puszka legitna jak... Pringlesy. Nie, to jest taka puszka. O kurde! Puszka. Zepsułaś? Kurde, jaki fan. Pachnie kokosowo, ale tak, tak ziemiście. Wyglądają tak. Białe są. Zwykłe to rzeszę. Myślałam, że będzie dużo słodsze niż jest. Jest takie... Smakuje jak taka zdrowa przekąska. Dobre są, ale mam dziwny posmak. No mówię, smakują taka zdrowa przekąska, a chciałam coś takiego słodkiego bardziej. Teraz pijemy. Okej. Okay. Mamy dwa napoje, które się nazywają Milkis. Jeden jest naturalny, a drugi jest o smaku melona, tego zielonego. I jakieś soda jest, więc gazowane. I podobno jakiś ma taki posmak jogurtowy, czy tam jakiś? Nie, zobaczymy ten naturalny najpierw. Gazowane. Tym razem się nie oblałam. Bardziej gazowany jest niż Kalbi chyba. Ale ma taki sam posmak, taki lekko kwaskowy. Nie wiem, dobra. Jestem teraz ciekawa tego melona, bo ten naturalny jest fajny. Git. Dobrze, to spróbujemy teraz melona. Zielony melon. Wow. Pachnie mocno melonem, ale takim mlecznym też. Ten jest jeszcze bardziej gazowany niż ten przed chwilą. Da się? No. Kurde. Ale jest dobry. Ma taki smak jak... Taki napój taki trochę mleczny, taki jak kapis jest. Jest taki lekko kwaskowy i dlatego ten melon. To jest fajne. Jeszcze mieli smak mango i chyba truskawka na sklepie. Kusiło mnie to mango, ale potem stwierdziłam, że melon chyba będzie lepszy. Więc wzięłam melona i jest dobry, nie zawiodłam się. Fajne piczku. Milkis. Poki o smaku zielonej herbatki i matcha. Spróbujemy. No, Glico, więc ta oryginalna firma. Pokowa. A nie jakaś tam dziwna. Pierwszy w osadce jest na moście do Tombori. Jest reklama z tym gościem Glico właśnie. Co takie biegnie, ma takie ręce w górze i on biegnie. I wszyscy, dosłownie wszyscy robią sobie tam zdjęcie, bo to jest najpopularniejsze miejsce ever. Nie sądziłam, że billboard reklamowy może być tak popularny. To jest Japonia. Dobra. Chyba, że tylko turyści robią tam zdjęcia. Nie, Japończycy też. A, spoko. Okej, to pan zielony. Pachną jak te cukierki. Tam te cukierki wtedy, te macia milkowe takie. I też tak smakują.
czekolada maciowa, ale dobra. Nie taka, nie dobra. Tak liściaście smakują. Wiecie takie słowa? Możliwe. Smakują bardzo liściaście. Soki zielone, herbatka mate. Bardzo dobre. Nigdy nie zawodzę, powiem. Zawsze dobre. Zostało mi dwie rzeczy, bo dostałam też gratis ze sklepu. Ale gratis na sam koniec. Na sam koniec. Więc teraz mamy Japan Mix. 150 gram. I tu są takie krakersy ryżowe, różne takie. Różne smaki mają jakieś. Więc chociaż kilka spróbuję. Bo każdy inaczej to domu smakuje. Więc to mix. Aha, i rozerwam opakowanie. Okej. Okay. Roboty. Zacznijmy od takiego. Jakiegoś, nie wiem. Jest taki pomarańczowy. Są bardzo twarde. Znaczy ten jest bardzo dobry. Dobry. Taki lekko sojowy. Taki słony, ale spoko. Dobra, weźmy ten biały. Ten jest mniej twardy. Wszystkie są krakersy różowe. I niektóre mają orzeszki w środku. Taka fajna. Do pochrupania. Zamiast chipsów do filmu. Mhm. To są fajne. Dużo zdrowsze. Jeszcze były większe paczki. Jakby ktoś chciał, ale wziąłem taką malutką na spróbowanie, bo nie wiedziałam. Fajne są. Dobrze. I gratis. Dostałam ciasteczko od dużego. Tak, jest napisane. Ciasteczko szczęścia. Lub nieszczęścia. Także siak. W tym sklepie głównie mają rzeczy do gotowania. Do robienia koreańskich, ale japońskich dań, azjatyckich dań. I przekąsek nie ma dużo. Ani takich rzeczy do zalania wodą, czyli tych instant. Raczej stawiają takie składniki tam. Ale bardzo fajny sklep, jak ktoś lubi gotować, to spoko. I przekąski przy okazji. A gratisem jest? Gratisem jest ciasteczko z wróżbą. Zobaczymy, czy coś fajnego jest napisane. Wygląda jak pierożek. Czyli jak typowe ciasteczko z wróżbą. Chyba ten kawałek, żeby nie było. Napisali mi, musisz nauczyć się czytać między wierszami. Moje ulubione rzeczy z przekąsek, bo z rzeczy do gotowania nie biorę pod uwagę, no bo nie mam jakich teraz zjeść. Ten napój bardzo dobry, miękki z melonem. Te pokacze były dobre. I te krówki. I do święta, więc wszystkim wesołych świąt. I idę teraz jeść moje przekąski. Pa, pa!